Czy on napisze? Kochani, witam Was serdecznie w ten deszczowy dzień. Nie wiem, czy słyszycie muzykę deszczu za oknem. Bardzo pada u mnie już przez parę godzin. I chciałam Wam w ten deszczowy dzień powróżyć, czy on napisze. Pewnie czekacie na wiadomość od Waszej osoby ukochanej. Osoba ukochana, on czy ona, nie ma to znaczenia, czy on napisze, czy ona napisze. Więc proszę dopasować sobie do płci Waszej osoby ukochanej. Witam Was naturalnie bardzo serdecznie, wszystkich moich kochanych, długotrwałych subskrybentów oraz nowych słuchaczy. Proszę wszystkich, byście zasubskrybowali mój kanał i zostali tutaj z nami na dłużej. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, by YouTube powiadamiał Was o moich codziennych premierkach wróżb. I oczywiście zapraszam Was do komentarzy, do lajków. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, osobiste. Jeśli stoicie przed jakimś wyborem, nie wiecie co zrobić, macie dylematy emocjonalne lub chcecie dowiedzieć się coś o partnerze, o Waszym związku, chcecie postawić sobie prywatnie lustro lub prognozę związku lub zadać po prostu pytania do kart Tarota lub Lenormanda lub kart cygańskich, napiszcie mi e-maila, a ja wyślę Wam opcje różnych wróżb i warunki takich wróżb. Także bardzo, kochani, zapraszam Was na wróżby indywidualne. Dzisiaj dwie grupy. Dwie grupy. Jedna grupa to, pierwsza grupa to karty Tarota. Macie tutaj przedmiot, kamień z napisem Love, czyli miłość. I druga grupa to karty Lenormanda. I macie tutaj kamień z aniołkiem niebieskim. Więc wybierzcie sobie talię kart, którą lubicie, lub wybierzcie sobie przedmiot, lub po prostu zapraszam Was do oglądnięcia całego filmiku, ponieważ może się coś w tych dwóch grupach uzupełnić. Dobrze, kochani, więc zaczynamy. Już mam nadzieję, że wybraliście. Pierwsza grupa. Czy Twoja osoba ukochana napisze? Tutaj mamy już w przełożeniu kart eremitę, czyli pustelnika. Pustelnik szuka rozwiązania, jak widzicie, przyświeca sobie drogę i szuka nowej drogi, czyli nowych rozwiązań na jakiś dylemat, na jakiś problem, tak? Jest to starzec, mędrzec, który po prostu mądrze analizuje sprawę i mądrze szuka rozwiązania na jakiś problem. Czyli mądrze być może myśli, kiedy ma napisać, co ma napisać. Zobaczymy, co powiedzą karty. Mag, rycerz buław i cztery buławy. Tak, on napisze. Już tutaj jakby używa, tak jak powiedziałam, szuka rozwiązania i używa wszystkich swoich talentów, jakby kreatywnie myśli, by rozwiązać ten problem, który zaistniał między Wami. I tutaj będzie akcja. Rycerz, walczący rycerz buław, to jest akcja. Człowiek, który walczy, tak? Walczy o coś konkretnie, odważnie. I ktoś, komu się bardzo podobacie, czy po prostu planuje z Wami przeżyć jakieś piękne momenty, dlatego będzie tutaj działał i będzie chciał podjąć jeszcze ryzyko, żeby spróbować. Będzie tutaj akcja jakaś jeszcze, tak? I tutaj mamy cztery buławy, czyli będzie chciał on coś stabilnego i będzie chciał między Wami radosnego czasu, jeszcze być może spotkania, czy zaprosi Was gdzieś na jakąś uroczystość, na tańce, na jakiś, nie wiem, czy festyn, czy koncert. W każdym bądź razie będzie tutaj radość, radość z tego, że kontakt się być może uda. Więc na pewno odpowiedź tak,
on czy ona napisze. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to karty Lenormanda i ten oto aniołek. Tutaj mamy już, kochani, kogoś, kto podstępnie, ale też sprytnie lub z jakimś wyrachowaniem czy podstępkiem chce napisać do Was, ale być może to nie będzie całkiem szczere, tak? Ta wiadomość, którą on Wam wyśle, nie będzie całkiem uczciwa i szczera. Tutaj mamy, że jesteście dla niego ważni. Będzie szukał kontaktu, czy ona będzie szukała, niezależnie czy on, czy ona. I tutaj ona ma nadzieję, że sprawy między Wami rozwiną się dobrze. Więc kontakty są, czyli te mosty mają Was połączyć, czyli Wasza osoba ukochana na pewno napisze. Napisze, ale ta wiadomość albo będzie jakaś kłamliwa, nieszczera, albo będzie ta osoba po prostu tutaj coś fałszywie zagrywała. Tak? Nie będzie to wiadomość, czy ta, nie wiem, zaproszenie, czy rozmowa, nie będzie to zupełnie tak dokładnie do końca szczere. Tak? Także być może też będzie, no, będzie kłamstwo, ponieważ tutaj list to jest oczywiście ktoś, kto jest fałszywy, kto jest nieprawdomówny, tak? Więc być może tutaj użyje ta osoba albo podstępku, albo kłamstwa, żeby zdobyć do Was jakiś kontakt, tak? Ale myśli teraz cwanie przebiegle, jak to zrobić, by mieć kontakt i by się to wszystko dobrze jeszcze raz potoczyło. Także tu też mamy wiadomość, ale uważajcie, przyglądajcie się, czy to wszystko jest szczere. Dziękuję serdecznie grupie drugiej i dziękuję za Waszą obecność. Zapraszam Was oczywiście znowu jutro. Do usłyszenia już wkrótce.